Podobnie, to dalej Wiedźmin 3 Dziki Gon. Naszą misją było, żeby znaleźć, już mi się miesza, żonę bądź córkę krwawego barona z Velen, ale coś musiałem znaleźć te moczary, krzywuchowe moczary. O, musiałem dokładnie Annę znaleźć w krzywuchowych moczarach, ale kurczę, pokrążyłem trochę na koniu przez całą tą mapę. Nie mogłem niczego takiego znaleźć, więc może chodzi o to, żeby przy badaniu pozostałych wątków śledztwa Velen po prostu zrobić inne misje Velen, dokładnie te fabularne. Więc z części Henryka, która tam była wcześniej, z części z Henrykiem trzeba znaleźć wiedźmę. Więc się znajdujemy w wiosce pod Gaję. Starczy tego dobrego. Może czegoś się dowiemy. Panie. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. Ten nic nam nie powie. Może kwatermistrz? Czy tam ma kupiec? Amulecik, bezoar, może żółwi kamień? Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby, kamienie nerkowe, pewne środki na niepewne Kamienie czasy. nerkowe. Super. Już biorę i kupuję. Coś bym musiał sprzedać, ale zbytnio nie mam co. Wszystkie te składniki dosyć są tanie. Jajogryfa. O, może się kiedyś przyda. Pokaż mi swoje towary. Trupie zęby. Nie to. Bywa. Bywaj. Kto mi może coś tu powiedzieć? Nie trzeba nam tracić nadziei. Trzeba by go drugi raz do czarownicy posłać. Może by go z lenistwa wyleczyło. Witajcie, matko. A witajcie, panie. Czegoś wam potrzeba? Mam sprawę do waszej czarownicy. Nie wiecie, gdzie ją znajdę? Ja to tam do niej nie chodziłam, ale mojego chłopa spytajcie. W zeszłym tygodniu tak go w krzyżu postrzykło, że się prawie ruszać nie mógł. A od czarownicy wrócił zdrowiuteńki. Gdzie go znajdę? Pewnie w obejściu siedzi. Nic go już nie boli i tak się leni. Poszukałby brusznicy, żeby dzieciakom głodne gęby zapchać. Marynin chłop to umie o rodzinę zadbać. Nałapał szczurów wodnych i mieli jedzenia na parę dni. No dobra, też. Gdzie jest chłop? Gdzieś tutaj, to ten. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Zostawcie mnie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Kurczę, no bez jaj. Nie będę przeszkadzał, bo widzę, że ciężko pracujesz. No, trzeba teraz skądś naruchać 50 orenów. Kupujcie! Pokaż mi swoje towary. Już jest. Bywaj. Nie jesteście z baronowych, prawda? No chodź, teraz zacznę Czego gadać. Chcecie? Mówiłem, że o czarownicy gadał nie będę. Może za parę koron zmienisz zdanie?
No, skoro tak, to już wam powiem. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. No to spoko, to biegniemy. Bo jeziorka miała być wielka. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Ta wiedźmia jest gdzieś w pobliżu. Pani pomoże. Chrowina harczy. Sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu. Albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. No to nasza kolej. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Gadajcie na nią, bo się zemści. Jest tu ktoś? No i gdzie ona się podziała? Na pewno tutaj. No, użyj. Trzeba pozbierać wszystko, co można. Było. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. A to co? No ładnie. Coś tu się będzie działo. Czarci krąg nakreślony kredą. Ma silną aurę. To artefakt albo... A więc tutaj zniknęła. No proszę. Cholera, gdzie mnie wywiało? Ładnie tu. Trzeba wejść na górę. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Witaj, Wiedźminie. O, proszę. Ciekawe miejsce na spotkanie. Tu masz plankę. Gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie. Mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Muszę? Mhm.
No to zboczeniec. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Mhm. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? A można najpierw sprawdzić, coś, co o niej słychać? Zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. No dobra. Wróćmy do tematu. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Szukam Ciri. Tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejek i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkamy. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Spoko, króliki. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Jakaś mała kraina rozpusty. Co to wybrać? No, sądzę, że nie ma szans, żeby sobie z czarodziejką poświrować. Możemy wyruszać? Można ruszać. Tak, chodźmy. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. No to się przekonajmy.
Bella Glam. Im szybciej stąd wyjdziemy, tym lepiej. Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. No, cholera. Nie podoba mi się to wszystko. Widać dzikiego Gona? No nie wiem, czy chcę tam iść. Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Keira. Dużo tych utopców. Nie sądzę, że mi się chciało z nimi bić. Dlatego tu przebiegnę. Przez to co? Para. Nie wiem, czy mam te petardy. Jakoś mogę zrobić, czy nie mogę zrobić? Alchemia. No fajnie, nie mam tego, nie mam petard. Ale tym się uda. No jasne, że się uda.
Aż tak się boisz szczurów? Mogłeś się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. Bella Glam. Trochę tu ciemno. Okej. Co to było? Iluzja? Nie, projekcje morfotyczne. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Jest parę rzeczy do zebrania, więc w sumie bym sobie zebrał, bo się kiedyś przydadzą. Chodźmy, no. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Już widzę upiory. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się pisać lisi, od razu wytrumował... Kiepsko to. Przeżył, ale młody podoba mi się to miejsce. No i gdzie to jest symbol jaskółki? W sumie nie przyuważyłem.
Jaskółka, czyli dobrze idziemy. Gdzie ona ma jaskółkę? Wow. Spoko, dużo życia mam. Potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Gwella Glan. Gdzie ja tu cholera znajdę jakiegoś konia? Jest. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpi. Aha. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Fajnie. Geralt, wszystko w porządku? Powiedzmy. Nie wiem, czy badać, czy nie badać. Nie, to mi też nie przypomina zbytnio konia. To jest jaskółka, nie wiem. Coś takiego. To dalej nie jest koń. A bądź to może być któryś z tych dwóch. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. Dobra, i domyśliłbym się. Co to jest? Zabezpieczenie szlak. O cholera.
prawie. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mi się. Dopplery są poczciwe z natury. No i co teraz? No, chodźmy. Na dole coś jest. Rysunek konia to pewnie wskazówka dla Ciri. Mamy nowy miecz. Co jest z tym nowym mieczem? Cóż to jest? Miecz Dorian. Broń stalowa. O, ale fajnie. Jest dużo lepsza niż była wcześniej. No. Na pewno się przyda. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Zobacz, otwierają się. Chodźmy już. No tak, już wiem co wypaczyło mój teleport. To ten portal. A, to dlatego wylądowałem w gnieździe utopców. Ciesz się, że w ogóle wyszedłeś z niego w jednym kawałku. A potem wszyscy się dziwią, że nie lubię teleportów. Spróbujmy go uruchomić. A to zaraz, pierw muszę się zregenerować. Podobno ci się śpieszyło. To chyba jaskółka. Podziałamy. Idziemy. Na pewno bezpieczny? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował. No, ciekawe. Co się teraz wydarzy? Bella, Jezu, cokolwiek tam jest, już się boję. Tego spokojnie. To źle? Coś jakby cisza przed burzą. O cholera.
Już jestem, aż ty mnie kurier. No ale można. Cholera golem. Mam złe przeczucia. No ładnie. Co by tu na niego? Trudno. Dobrze, że się skupił na nim. Można było go spokojnie rozwalić. Serce golema. Przedmiot szczęścia potwora przyda się. No, następnym razem mnie uprzeć. Nie ma spoko. Im szybciej stąd wyjdziemy, tym lepiej. Tam coś lata, ale chuj z tym. Robisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się. Jesteśmy na dobrej drodze. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. No spoko. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Więcej golemów. Ładnie, sprytnie, wszystkie zamroził. Miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Nie chcę się widzieć w tym golem. No nie. Kurwa mać.
To jest tych szczelin do tego do zniszczenia. Ile to zajmie? No, trzeba to zrobić. Zimny jest ten brzeg, jak inaczej jest strasznie mocne jest to i zimne, jak się opuści tę barierę. Widać trochę mi już tego zdrowie porezało. Ale może się uda. Udało się. Trochę mało HP. Ale się udało. Fruksem. Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Jeśli nie dasz rady iść dalej... Ty nie możesz mnie teraz tu zostawić. Nie zostawiłbym cię. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. No, no. Dobra. Godzinka odpoczynku. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Czeka na nas. No i kolejna walka. Sporo tego, jak na taką jedną misję. Uparty jesteś, Dła. Geralt, pomogę ci. Odsuń się.
Przestań mi mówić, co mam robić. Ciekawe, ile wytrzymasz. No dobra, będę. No, na razie. Zrobić taką ilością hapetów, co będę mieć. Ale średnio to widzę. Ja nie wiem, jakiś inny sposób. Podejście numer 2. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężko. Zobaczymy, czy coś da rady zdziałać jeszcze. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? Czeka na nas. Uparty jest. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. No,
Ciekawe, ile wytrzymasz. Witam cię w nowym synku. Cholera, mam tu dosyć ciężką przeprawę. Drugie podejście robię do wojownika dzikiego ogonu. Taka twarda bestia jest. Nie mam czym wygenerować HP. Wszystko zdążyłem gdzieś po drodze. Tak kombinuję trochę. Się uda. Muszę po prostu częściej tarczy używać. Jak widać, to się przydaje. Bo to już jest w sumie taka trzecia walka. Na początku miałem golemy, już golema do pokonania.
po tam jakichś utopcach, po jakichś szczurach. No najpierw były utopce, potem szczury, później golem. Później się okazało, że był, co tam było? Trzy portale do zamknięcia. Trzy portale do zamknięcia, z których nie mogłem, czyli no, gdzie nie mogłem wyjść z pewnej bariery. A każde wyjście zabierało naprawdę dużo HP. A to po prostu nie dało się tak po prostu nie wyjść, bo tego były jakieś tam psy dzikiego gonu czy coś takiego. No i teraz jeszcze ta walka. Po prostu nie mam już czym się leczyć. Dlatego tak kombinuję. No ale dobra, podejście numer 3. Nie akcji Dzięki za płyn, tak. pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że czeka na nas. No dobra. Uparty jesteś, Dła. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Dobra. Ciekawe, ile wytrzymasz. Cholera, no. Sam go namierza. Yeah.
Niepotrzebnie. Teraz rozejrzyjmy się. To mi wygląda na laboratorium elfa. Patrz, elf chyba zostawił dla ciebie jeszcze jedną wiadomość. Larenna, lud. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirae, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z przybuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. No, nie powiem, że łatwo było, ale się w końcu udało. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy?